stworzę z Lecha Poznań najlepszy zespół w Europie i nie mogę kupować zawodników. Po co oni to robią? Ale jest zasada. Z każdej drużyny, którą pokonam w europejskich pucharach, mogę ukraść jednego zawodnika. Ale będzie to totalnie losowe. Najpierw wylosujemy pozycję tego zawodnika, a następnie jego numer. No i wtedy on trafia do naszego zespołu. No i jak wygram Ligę Mistrzów, to film się kończy. Pirlo poprowadzi Lech Poznań. Tak wygląda aktualny skład Lecha Poznań. Szkoda, że nie ma Kirejczyka. Ale Chotić ma fryzurę. Kurwo, widzisz gdzieś tu za kolak. Przy pierwszych trzech sezonach mogę sprowadzić jednego zawodnika, ale też jest to losowe. I wszystko zdecyduje, jaki to będzie zespół przez tą paczkę. Secret Box. Znajduje się tutaj losowa koszulka z całego świata. Mam takie trzy paczki. Więc pierwszym zawodnikiem, który do nas trafi, będzie zawodnik z klubu. A tu nawet krówki są. I wlepka. W salach po roku w Polsce. Wylosujmy kogoś z Liverpoolu. A jak wy chcecie sobie sprawić taki prezent, dostać totalnie losową koszulkę, to wpadajcie do Secret Ball. I pozycja to będzie... To mamy czterech bramkarzy do wyboru. Znaczy, do wylosowania. Jak to będzie Jaros, to się popłaczę. O! Jedynka! My to robimy za pierwszym razem. Skład się troszkę ulepszył. Ale czy to wystarczy, żeby kogoś pokonać? Gdzie my graliśmy? Conference League. Mamy Dynamo Zagrzeb, Wiktorię Pilsno i Norrköping. Pomóż mi. Spadaj, szczawiu. Czy graliśmy z Pogonią? Ale Alisson w kurwę się przydał. Jesteśmy na 12 miejscu w tabeli. No ale w Conference League może będzie lepiej. Gramy z Norrköping. Tu nikt nie gra. Jezu, ledwo. Ale możemy z Norrköping wziąć jednego zawodnika. Wiesz, to jakaś masakra, co tu się dzieje. Nie wiem, kto tu może być. Serio. Napastnik. Najlepiej tego. I będzie to numer... Metka mi wisi. 6. Sigur Gyrson. 59 overall. Później się z niego pocieszę. Trafił do naszego składu. Wiktoria Pilsno. Ej, Gurgul tu jest. Gurgul, grasz. A chociaż losować nie muszę. Porażka z Legią jeszcze. A teraz Dynamo Zagrzeb. Wszystko zróbcie. Remis. Jeszcze czerwoną kartkę mieli. Ej, czemu też na kurwie? No z Piastem nie wygramy. A wygraliśmy. Kirejczyk tutaj nie grał ewidentnie. Dobra, druga szansa. No nie. Ja myślałem, że ten Alisson to naprawdę doprowadzi nas do Ligi Mistrzów. A jesteśmy pizdzie. No i to jest Norrköping. A z nimi to musieliśmy wygrać, no. A czy to będzie znowu napastnik? Obrońca. Tam pewnie mają takich kabanosów. Najwyższy overall 65. I numer 5. Yahya Kalej. Na pewno jest to dopierdziany talent. No i Kele jest w składzie na rezerwie. Wiktoria Pilsno. Jest! Ej, ale ten Alisson dobrze gra. Napastnik. Ale to może być też skrzydłowy. Napastników mamy takich. O! Duran Sinimi. Dobra, trójka. Jan Kliment. A to on się nie przyda w ogóle. Mamy 9 miejsce w tabeli. Ej, my nie zagramy w Europie zaraz. No i Kliment jest w składzie. Ej, ale czy my dalej gramy w Europie? Nie gramy. To już nic z tego sezonu. Kończyłem sezon. Chyba słabo poszło. Dobrze poszło. Drugie miejsce, więc będzie co najmniej Liga Conference znowu. Tak wyszło, że jestem dobry. Ogólnie Chotić miał najwięcej bramek. Alisson jeszcze 4 asysty. On musiał pomagać w napadzie. Biorę drugiego boksa. O, zwolnili mnie. Ten pierwszy był premium, bo na stronie można sobie wybrać. A ten jest standard, czyli tu może być wszystko. Nawet KS Serniki. Nie no, myślę, że nie. Znowu krówki. Ale będzie wyżerka. Mali. Czy wyglądam jak reprezentant Mali? Nie wydaje mi się. Pozycja to będzie. Obrońca. Czy ich jest dużo? Dużo, ale mało jest dobrych zawodników. Dobra, 19 numerów jest. 17. Ale mamy turę. 74 overalla. Jest to wzmocnienie. Tego się nie spodziewałem. Żeby zagrać w Conference League, muszę pokonać w dwóch meczu Moldę. Jak nie, to sezon w dupę. Tak wygląda aktualny skład. Alisson się rozwinął? Dobra, mi to odpowiada. Ich pokonam i jeszcze kogoś dostanę. Tylko trzeba ich pokonać najpierw. Jak my te od razu odpadniemy, to robię przysiad na butle. No, forma zajebista. Ten on dycha rękawami. Dobra, i ten mecz z Moldę. Błaga, musimy grać dalej. Jest! Boże, taka męczarnia. Dobra, czy ktoś tu jest? Średnio, ale w napastnikach widziałem kogoś. Dobra, ale Maximiliano Romero może być dobry. Tylko musi się udać, proszę. Jest, jest! Wzmocnienie. O, jeden over. Ja jestem zadowolony. Tak wygląda nasza grupa w Conference League. Jakbyśmy pokonali Milan, to by było dobrze. Ale oni by musieli wyjść słabym składem. No nie jest to słaby skład. Close
Mrozek 3 bramki nam strzela. Ale miałem nadzieję. A te dwie drużyny to takie kuciapy już. Jeszcze bez Zatka gramy. A Gfy? Tu gra Kacper Tobiasz. Wygraliśmy. Jaka pozycja? Obrońca. Jest tu kilku obrońców ciekawych, szczerze. 7. Tobias Molgaard. Ej, to chyba najlepiej, szczerze. Myślałem, że to trochę lepsze wzmocnienie. Hacken. Klub szwedzki. Same kluby ze Skandynawii. Ale tu nikt nie wygląda, żeby był zajebisty. Tego Lundala kojarzę. Jestem jakiś dziwny? Wygraliśmy. Obrońca znowu. Nie ma tu nikogo. Pierwszy. Dobra. Fart. Bo Linus Gechter. 71 overalla. Do pierwszego składu? Nie. Ale ma 20 lat. Jeszcze wykazuje wielki potencjał. Potencjalnie mi zaimponowałeś. Niech on wejdzie sobie na ławkę. Hacken. Remis. Oszczędzili mi losowania. Ej, wyjdziemy z grupy na pewno. Ale wygrać z Milanem to marzenie. No nie. Rafał mi strzelił. Dwie bramki, Rafał. Ej, nie wyszliśmy z grupy. Teraz musimy wygrać z Agfy i zremisowaliśmy. 4-4? Ej, jak tamci wygrali z Milanem? Nie, nie. Dobra, przegrali na szczęście. A w rundzie wstępnej zagramy z Bragą. Kąski mogą być smakowite. Remis z Ruchem. Wow. Dobrze, że to dwumecz. Wygrać chociaż jeden mecz. O Boże, jesteśmy zmęczeni. To zarządza tym klubem. A no tak. To, że nie widać ich overalli. Ej! Na luzie ich zruchaliśmy. Jestem zadowolony z takiego obrotu spraw. Ej, tu jest wzmocnienie na 100%. Ale najpierw pozycję. Kurde, znowu obrońca? No kilku obrońców mają fajnych, ale wolałem inną pozycję. 12. Niakate, ale znowu środkowy. 78 overalla, dużo. Jest formacja z 15 obrońcami. Ej, on może być lewym obrońcą, ale minus 4 overalla. Ej, to się opłaca. I tak grać na przykład? To już tak lepiej. A wygrać jeszcze raz z Bragą. Pirlo Biesi. O, komuś brakuje obrońcy chyba. Remis. Ale przechodzimy dalej. Podbicie Europy jest ciężkie. I teraz Tottenham. Gdyby udało się wygrać, to kocham Mali. A jak się nie uda, i tak kocham ten kraj. 10 tysięcy lajków, lecę do Mali. Nie róbcie tego. Żelazna obrona. I Tottenham. Rezerwą. Ale rezerwa. Nie wiem, jak mamy to zrobić. Udało się! Chotić i Ali. No typowy Tottenham. Jak oni zagrali? Paździerz. Tu cokolwiek będzie dobrze. Napastnik może. Nie, pomocnik. Kurwa, nie chciałem tego napastnika. Najgorszy by był Scarlett. Nie wlikam, XDLOL! 10. Ja nie wiem, czy to nie ten najgorszy. A nie, Salomon. 80 overalla. Dużo. Ja, mamy go. Ty musisz mieć karetkę w domu. Teraz nawet remis by był spoko. Podebrałbym tutaj jeszcze kogoś. Ale tego nie zrobię, ale remis. Dobrze. Pokonujemy Tottenham. No jestem tak zadowolony. Na kogo trafiamy? Na Eintracht Frankfurt. Jeden wygrany mecz. Możemy odpaść, ale wzmocnienia będą na lata. No dobra, gramy z nimi. No tu są mocni gracze. Wygraliśmy! Co tu się dzieje? Ture, Salomon, Liga Mistrzów, niedługo. Pomocnik, raz, błagam. Boże, jak zabrakło. Ej, mają tu słabych też. O nie. Gabuchr. Jestem załamany. Ja w tobie nie widzę plusów. On ma 74 potencjału jeszcze. Po prostu ja go nie wezmę. Bez sensu. Co ty robiłeś, człowieku? Czemu on jest taki zmęczony? No to drugi mecz się nie uda. 4-2 i w dwóch meczu przegraliśmy. Ale ćwierćfinał. Dobrze było. Jest coraz bliżej spotkania z Kirejczykiem, bo oznaczaliście mnie pod TikTokiem Piasta Gliwice, zaznaczając, że chcemy się spotkać. Sam widzicie. Jak zrobicie może więcej szumu, to może Piast Gliwice się zgłosi i to się zrealizuje. A my byliśmy na pierwszym miejscu tej czuje Ligę Mistrzów. Tu przegraliśmy. Alisson 10 asyst. Ishak w ogóle 24 bramki. Myślałem, że on nie gra. Ale trzeci sezon to też ostatni box i jest krówka. To mi chyba najbardziej się podoba. Newcastle. Almiron po roku w Ciechocinku to ja. Dostaję zawodnika. Na pozycję. Jest w końcu. Tak. Nie, ale mają tu słaby. Mile ja bym nie chciał. O, Franks. Kojarzycie go? Ja tak. Piątkę. Christian Medina. Młody. Overall. O, najlepszy u nas. Mamy eliminację do Ligi Mistrzów. No i Ludogorets. Nie, sorry. Kluż. Ej, to tam gówno jest. Oczywiście szanuję każdy klub, ale no bez przesady. Medina zmienił trochę ten skład. Nie wiem, czy ktoś tu jest, ale po prostu to wygrajmy. Bo! Ho, ho, ho. Dobrze. Jeszcze bramka. 70-69. Zrezygnuję z tego losu. No po co mi to? W sumie przerażające jest to, że ledwo wygraliśmy. No i drugi mecz. I remis. Przechodzimy dalej. To najważniejsze. A tu jeszcze gramy te eliminacje. A, czerwona kartka. Szymczak. Tutaj Szewczenko znam. Ale chyba nie tego. 0-0. Przerażające. Pozmieniałem skład. Teraz takim wychodzimy. Dobrze. Medina. I Szymczak od razu. Nie, ten Romero do wyjebania. Mamy pomocnika. Ojej.
Jezu, tu nie ma wzmocnienia. Dalcio. Ej, znowu nie ma sensu jej brać, serio. Awansowaliśmy, spoko, ale potrzebujemy kogoś porządnego pokonać. Bo po co ją brać Dacio jakiegoś? Grupę mamy, tutaj mamy Inter, Benfica, Sevilla, no i my. Ale pokonać chociaż dwa zespoły, to będzie kosmos. No i pierwszym jest Sevilla. O, Welde tutaj lepiej pasuje. Tak mało brakowało. Te wszystkie wyniki są dzięki Alissonowi. No dobra, jak patrzę na tą ocenę, może jednak nie. Benfica, my zmęczeni, że się ma, no. No ale ten Di Maria by się przydał. Jest! Dobra, nie chcę tego Di Maria. No ale patrzcie, ten Alisson, tylko dzięki niemu. Pozycja, napastnik, tylko 4, ale 83, 79, 75, 79, tu wszystko mi pasuje. Co tu będzie, błagam, cokolwiek. Dobrego, dobrego! To jest Cabral, Arturo! 83 overalla, to nam robi robotę. A Szymczak akurat grał spoko. No kurde, ale z całym szacunkiem, no. To jest różnica. Taka formacja będzie dobra. Ej, i tak to się prezentuje dobrze. No gdyby byli wypoczęci. No i mamy Inter. Ej, wyglądam trochę jak Golizady. Tam szanse Romero. Mają nazwiska. Ale Alisson jest. A nic nie dam. I Romero kontuzja. Jaki on jest słaby. Ponownie Inter. Bez Romero teraz, to chyba lepiej. No mamy te trzecie miejsce. I daje to Ligę Europy ewentualnie. O Jezu, jeszcze mocniejszy skład. I remis. Już mogli dać wygrać. Ale dobra, przybliża nas to do Ligi Europy choć. Benfica 1 punkt. My 4. Kurde, jak Sevilla dobrze sobie radzi. Ture kontuzja. Niakate, gdzie 80 overalla. Ej, ty możesz grać na lewej. Minus 5? No to faktycznie, kurwa, możesz grać. Dobra, Karlström zagra sobie. O nie. Ale Cabral. No nie, oni nas wyprzedzą teraz, prawda? A nie, nie wyprzedzili. Wygrajmy Sevillą. Spełniajmy marzenia. Każdy zadowolony, oprócz go. Mamy to! Ture Baloa. Trzeci rok mija. Ciągle zapominam, jak się to czyta. Alisson, mogę ci wylizać. Jeszcze Benfica zremisowała. Mamy Ligę Europy. Czy wychodzimy z grupy Ligi Mistrzów? No nie wychodzimy. A przez chwilę myślałem, że tak. Jeszcze pomocnik. Pomocników jest, pizdu, numer 11. Dibril Sow. No mogło być lepiej, a w lidze nie jesteśmy aż takimi kozakami. Boraków tak nadrabia, ale Legia już słabo. A chyba rezygnuję z tego napastnika drugiego, szczerze. O, coś takiego bym zagrał. Ale koło my trafimy w Lidze Europy. A że spuszczą remis. Dobra, trafiliśmy na Lazio. Jak wygramy jeden mecz, spoko. Jak nie wygramy nic, masakra. I dam tu Hoticie. Sousa to smutas. Remis. A dwie bramki Cabrala. Druga próba. Oni taki sam skład. My też. I wygraliśmy! Boże, Lech Poznań! Rar. Boże, ten Alisson. I Sow, albo Sow, Sowa. Pierwsza bramka. I losowanie. Pomocnik. Fekir, Garcia, Kamada może. Moder nawet. A będzie numer 5. Ej, to chyba serio moder. Kamada. 82. Biorę. Ale to koniec Hoticie w pierwszym składzie. Tylko teraz został nam Welde do zmiany i ten Getschker i może Liga Mistrzów jest w zasięgu. Czechy śpią na ławce. Jestem geniuszem taktycznym. Kolejna runda Ligi Europy. Sparta Praga. Wygraliśmy. Salomon, Hot, Niakate. Niakate? A, to obrońca. Zawodnik to będzie napastnik. 77, 76. Dobra, wylosuję. I będzie numer 1. Birmancewicz. Prawego skrzydłowego nam brakowało. Jestem szczęśliwy. Dobra, zostawię taką formację. Pirlo, zrób to samo. No wygraliśmy, no. Salomon dwie bramki. No bramkarz. 68, 72. Odpuszczę. Nie wiem, czy na tym etapie mogę się cieszyć. Potrafiamy na Feyenoord. Ja nie wiem, czy to obecnie dla nas jakieś wzmocnienie. Ty, no naprawdę nie wiem, czy to jakieś wzmocnienie. Kolejna wygrana. Ale Alisson. Widzicie, że on jest wolny? Jakby na napadzie był jeszcze Kirejczyk. O Jezu. To by było chyba zbyt dobre. A z Feyenoordu weźmiemy obrońcę. Ej, wszystko się układa jak chcę. Są tu fajni zawodnicy. Jeszcze najlepiej. 3. Dawid Hanko. 84. Nie, no to jest ten środek obrony. Nie do przejścia. No. A jeszcze drugi mecz z nimi. A już fetowałem. Otwieram krówkę. Załatali obronę. Dobra, nie załatali jednak. Niakate, Cabral. Jak zagrał nowy? Najgorzej ze wszystkich. A teraz weźmiemy no bramkarza. Ej, ale tu może być ktoś dobry w sumie. Bajlo? O Boże, tylko nie on. O nie. Lampadziara to jest. Lampadziara nie biorę. Test. Krówka jak krówka. W półfinale powinny być mocne zespoły. A trafiamy na Twente. Boże, ale fajnie wygląda ten skład. Remis? Co się stało? Czyżby nie będzie finału? Pirlo? Ogarnij ich. Tu kontuzja jeszcze. Ostatnia szansa. Romero. Jest, dobrze. Ale nie wierzyłem w to. A jak zagrał Romero? On nieźle jak na niego. Ale losujemy zawodnika Twente. I w finale zagramy z Realem Sociedad. Tam już będzie ciekawy zawodnik, ale trzeba ich pokonać. Gdzie nie, gdzie jest dobry zawodnik? A czy na obronie? No jest jakiś Brenet. Jakby na początku było zamiast Re-ni, to by było niebezpieczne. I jest to numer 8.
66 overalla. Nie. Przejdźmy do finału. Jeden finał przegraliśmy z Piastem, a teraz Real Sociedad. O nie, Salomon, co ty robiłeś? A czy z nimi się uda? Mamy to! Wygraliśmy finał Ligi Europy. I Alisson nie uratował meczu. I mamy zwycięstwo Lecha Poznań. A myślałem, że będę tu siedział 10 godzin, a siedzę póki co tylko dwie. Pomocnik. Dobra, są tu fajni zawodnicy. I będzie to zawodnik numer 8. Pasalić. No 80 overalla mogą być lepiej. No jeden overall lepszy nam się skład, ale w lidze. Nie wiem, co się działo. Wygraliśmy. Bez żadnej porażki. Tylko Puchar Polski przegraliśmy z Piastem Gliwice. Gra tam Kirejczyk. Łatwo połączyłem fakty. Cabral 25 bramek. Medina 21. Salomon 21. Koty 13. Alisson 8 asyst. Nie wiem, czy dobrze robię. Super Puchar Europy. Gram z Interem. Jak wygram, mogę wziąć stąd zawodnika. Czy to jest logiczne? Nie było tematu, jakby co. Mamy intro, ale wyjście z grupy. Nie wiem jeszcze jakiej, bo leci intro. No mamy Bayern Monachium, Porto i Midland. Mo Bagno? Bagno. Miał kurde. Dobra, pokonaliśmy. Najpierw pozycja, później będę się zastanawiał, czy jest dobrze. Pomocnik. Tu jest 75, tu 76. Trójeczka. Kurde, najgorzej. Chciałem jakiś młody talent na ławkę. Nie biorę. Pirlo, masz zadanie. Rozjebać Bayern. O, jeszcze bez Ture i bez Niakate. Zaraz Gurgula wprowadzę. Ej, Alisson znowu się rozwinął. Ile on ma lat? 34. To jest legenda Lecha Poznań. Tak myślałem. Ale patrzcie, graliśmy jak równy z równym. Co tu się stało? A teraz Porto. Oni mają 2 punkty. My dalej na trzecim. Na drugim. Chyba przewidziałem przyszłość. Możesz się uleczyć? Dobrze! Salomon, Cabral, Medina. Oj, kontuzje znowu. Bramkarz. A jest Pinto i Portuga. A szczerze, ja chyba kogoś wezmę. A tylko do tego, żeby osłabić Porto. Jedynka, jedynka. Javier Pinto. Pinto jest. Raczej z niego nie skorzystam. I znowu Porto. Niakate wraca. No i dobra sytuacja jest. Ej. Znowu wygraliśmy. Nie rozumiem, jak dobry zespół mamy. Kamada i Medina. Jakbyśmy nie trafili tego Alissona, to by Niakate nie pokazywał takiego kciuka. Obrońca. Montiel by się przydał. Żao Mario. Nawet ten Sanusi. O! Czwórka. Montiel. Kurde, wolałem tego Żao Mario. Z Molgarda na Montiela. To jest ogromna zmiana. Który dostał kapitana? Ze wszystkich? A czekaj, a tak może być? O! No Molgard zostaje kapitanem do końca. Pamiętacie go? Teraz Bayer. Nie wiem, czy oni są w zasięgu tego składu. Remis. Molgard kapitan. Alisson, co odwalił? Ostatni mecz z Midland. Porto nie może nas wyprzedzić, więc możemy nawet przegrać. Ale wygraliśmy. I z Midland bierzemy pomocnika. A, to wtedy też losowałem pomocnika. 8. No nie, no 75. To zawodnicy Lecha mają już tyle. Nie biorę. Wyszliśmy z grupy Ligi Mistrzów, a teraz gramy z United. Wypoczęci jeszcze. Dajcie mi te United. No kurde, ale oni dobrze wyglądają. Jest! To jest po prostu United. Każdy się tego spodziewa. Birma, Cevic i Pasalic. Oni nigdy nie strzelają. Nawet bramkarz by nie był najgorszy. Na szczęście nie ma bramkarza. Jest pomocnik. Nie no, wszyscy mają 80 co najmniej. No i będzie numer 5. Mason Greenwood. No ma swoje za uszami. Kochanieńcy. Greenwood trafił do składu. Molgard, chowaj swoją kobietę. Ale Capra ma czerwoną kartkę. Skąd on ją wziął? Ale drugim jest United. Ale Greenwood. Ej, chyba to mamy. No Greenwood nawet nie był tu w pierwszym składzie. I remis! I Greenwood w dogrywce! O, dwie bramki strzelił Greenwood. Ej, może teraz się uda już wygrać. Dobra, trafiamy na zespół, który już dzisiaj pokonaliśmy. I nie jest to Twente. Jest to Tottenham. No mogliśmy trafić dużo gorzej. Chyba dam Sowa w ogóle na SP, bo ten Pasalić ma taką minę. Ej, nie mają takiego dobrego składu. Co? Jak my to zrobiliśmy? Dawajcie mi tego losa. Obrońca. Lisandro Martinez. Nuno Mendes. Dwójeczka. Lisandro Martinez. Ale mi jest potrzebny prawy obrońca, no. Może coś takiego? No gwiazda na ławce, Molga. I Tottenham stracił mocnego zawodnika jeszcze. No to jest Rodon gra na środku obrony. To jest 2-0. Capral, Salomon. 5-0 z Tottenhamem. A jeszcze weźmiemy sobie... O, pomocnik, pomocnik, pomocnik! Dobra. Ale mamy Bissoumę, Madisona. Proszę coś dobrego. 6. Cameron Tyer. 82, ale on ma 21 lat. On będzie kozakiem. Coś takiego? A może tak zrobię? Dobra, tak lepiej. I gramy z Arsenalem. No mają 3 naprawdę dobrych zawodników, a nawet więcej. No nie powiecie, że ten skład nie da rady. On jak te kapitany. No i był chujowym kapitanem. Ale strzeli bramkę. Sorry. Ale czy w drugim meczu nadrobimy? Ej, wyszli chyba lepszym składem. Kurde! I 2 mecze przegrane niestety. A boję się, że Alissonowi zacznie spadać ta ocena. A czy w ogóle wygraliśmy Mistrzostwo Polski? Lech Poznań z podwójną koroną. Chyba jednak wiemy. 86 punktów, Raków drugi, a z kim graliśmy w finale,
meczetu. Zagłębiem 3-0. Boli tylko to. I jeszcze Arsenal wygrał. Alisson 5 asyst. Salomon 32 bramki. Caprell 27. Kamado 18 bramek, 15 asyst. Greenwood, jakie wejście. On zagrał 18 spotkań tylko. Najgorsze jest to, że musimy grać eliminację do Ligi Mistrzów. No i Hajduk Split. Zespół tak samo mocny. Sobiech ma 27 overalla. Nawet jak ich pokonamy, nie wiem czy kogoś wezmę. No pokonaliśmy. Zobaczę czy warto w ogóle kogoś brać. Wszyscy poniżej 75. No i w rewanżu też wygraliśmy. Tylko Dajaku nam strzelił. A Dajaku też nie potrzebuje w składzie. Nie losuje. Ale chyba jeszcze jeden mecz musimy wygrać, tak? Kopenhagą. Później zobaczę czy ktoś tam się przyda z tych ludzi. Chyba, że przegramy. Wygraliśmy. Ale ledwo. No Grabara 81. Lucumi 81. Środkowy obrońca. Więc nie losuje. Tylko wygrajmy ten drugi mecz. Tak bez żartów. Jezu! Ledwo! No czemu tak słabo zagraliśmy? Dobra, ale ważne, że przeszliśmy dalej. I trafiliśmy na taką grupę. Wydaje się prosta. Steaua Bukaresz. Ej, ten Coman może mieć wysoką ocenę. To jest ten moment odcinka, że nie warto każdego brać. Wygraliśmy. Ale Coman faktycznie strzelił bramkę. Czyż ze Steaua Bukaresz warto kogoś wziąć? Jak tu ma 58-1. No dobra, spróbuję. Obrońca. Może ktoś się przydać? 11. 75. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie, Moskwer. Ale jeżeli pokonamy Eintracht Frankfurt, no przyjmę jakiś zawodnik. Medina Czerwona. Mam dla ciebie zadanie. No Wilak, twoja szansa na was. Coś czuję, że Wilak odmieni los tego spotkania. Remis. No nie spodziewałem się, że będą problemy. No i z Monaco wypada wygrać, bo jesteśmy na drugim miejscu, ale no jest ciężko. I wraca Medina do składu. Może ten Niakate jak kapitan to się nie nadaje. Dawid Nunes, Kimmich, Diogo Jota. Co tu się podziało? Jest, dobrze. Caprell Salomon to jest taki duet. Alisson coś tam wykierował, widzę. Ale z Monaco to chętnie wylosuje. Obrońca. No dobra, są tu zawodnicy ciekawi. Oprócz tego, 7. Esteve. Wezmę. Nie wiem, czy gdziekolwiek on się nada. No, Mosgard odsunięty będzie od składu. Może, że Esteve może grać tu. A nie, nie może. No, Hanko Czerwona. No, Esteve, chyba twoja szansa. Chyba zrobię tak. Wilak masz szansę. Przegraliśmy jeszcze. Ej, no co się dzieje z tym zespołem? Załamany. Z Radomiakiem porażka? No i Eintracht. Ej, to ważny mecz. Drugie miejsce, tyle samo punktu co Eintracht i Kamada Czerwona. To oni sobie wyobrażają. No i tak zagramy. No i Wilak znowu szansa. Dobrze. Cabral i Cabral. Ale Alisson uratował. To jaka będzie ta pozycja? Może jakiś napastnik? Chciałem. To mam. I numer 11. Jest to Sesko. Najlepiej. Chyba zmieni formację. Tak napad wygląda jeszcze lepiej. Pomoc troszkę osłabiona. Klub Róż. Oni mają 0 punktów. Ale jeżeli byśmy przegrali, Frankfurt by wygrał, to oni wskakują na nasze miejsce. Niakate Czerwona, skąd tu się bierze? Esteve zagra na swojej pozycji, no i znowu Wilak wchodzi. Ledwo wygraliśmy. Greenwood, Cabral, a jeszcze Frankfurt przegrał, to mogliśmy nawet przegrać. I z tego klubu nikogo nie biorę. O Boże, to dobrze i źle, bo w 1/8 trafiamy na Manchester City. Wiecie, jak wygramy, kozacko. Jak przegramy, to nie gramy dalej. Alisson ma mniej overalla. Kogo oni tam mają? O Jezu, tu dalej jest Hanon, Cambiasso, Bremer, Locatelli. Oni pół Juventusu wykupili. Porażka w pierwszym meczu. I ten Hanon śmierdzący, no. Ale zmotywujmy się. Drugi mecz przed nami. My w formie przegraliśmy z Rakowem. Odkucie. No i tak samo mocnym składem. I uwierzyliśmy i mamy Medina, Sesko. No i 3-2 w dwóch meczu. I pozycja to będzie następująca. No i jest faktycznie napastnik. Czy tu wszyscy są dobrzy? O nie, Stefanowicz. Tylko nie 8-7. Tylko nie 8,7, tylko nie 8,7, 6. Co jebiście? To Haaland. Ej, tak zajebiście się to nagrywa. No Sesko trochę nie nagrał się. 5-0 z Radomiakiem, 4-0 z Widzewem i teraz Manchester United. Błagam, Greenwood znowu się odpalna. Jest! Greenwood! A Haaland to co? Już nie wiem, kogo mogę chcieć. No ten prawy obrońca za Montiela. Bramkarz? Albo Bajnidir, albo Onana. Będzie to... chyba Onana. Biorę to. Tylko żeby ich osłabić oczywiście. Manchester United w szoku, bo teraz Onana u nas jest. Pinto dalej czeka na swoją kolej. To półfinał nasz. Dobra, bo jestem zbyt pewny siebie. Ciekawe, kto u nich jest na bramce. No i co, głupio? Ten bramkarz trochę zmienił. Boże, tu każdy strzela. Skład przygotowany. W półfinale zmierzymy się z Atletico. Z nimi jeszcze nie graliśmy. Widzimy, że jeszcze jest Arsenal. Przeczuwam, że z nimi może być finał. Co się dzieje w Atletico? Kurde, bardzo dużo ich dobrych. A u nas ilu dobrych? Dobrze, dawajcie tego oblaka. Mogę brać samych bramkarzy. Dobra, mamy obrońcę. Kto tam w obronie jest? Lody, Koral. 6.
Mourinho, tylu dobry. Nie, to go nie biorę po prostu. Ale mamy finał na wyciągnięcie ręki. Tu nic się nie zmieniło. Może byśmy wzięli chociaż nawet tego Lejka, to byśmy osłabili Atletico. Wygraliśmy, Haaland bohaterem. I finał z Realem Madryt. Ale jeszcze losik kolego. To może być dobre pomocy. Sporo dobrych graczy. 3. Kokcu. Ej, to go biorę. No, Kokcu wszedł do pierwszego składu. Przyszedł tylko na finał. A czy wygrany? Gdzie ten finał? A tu? Jezu, myślałem, że odpadliśmy przez dopik. Real Madryt. Lech Poznań, Maciej skład. No tutaj byśmy mogli pokraść zawodników, że siemano, ale jak wygramy, odcinek się kończy. Jeden do jednego. Mieliśmy karne. Vini nie trafia, Montia. Aleksander Arnold nie trafia i są ostatniego karnego. Szwajcar zrobił wszystko i dzięki temu Lech Poznań jest najlepszym zespołem w Europie. Ej, co to za animacja? Co tu się dzieje? To jest Poznań? Powinien być rozjebany rynek. Morowe nastroje w szatni klubu Lech? A jak chcecie więcej, no takich samych odcinków, to piszcie propozycje, jaki to miałby być klub. Po